Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Moi drodzy, w ostatnim odcinku Clementine podpieprzyła dwie krótkofalówki. Coś mi się wydaje, że w dzisiejszym odcinku przez to będzie naprawdę niezła zadymka. I coś mi się wydaje, że to będzie już ostatni odcinek czwartego epizodu o nazwie Krzywda. Dodatkowo, moi drodzy, chciałem was zaprosić do mojej grupy na Facebooku o nazwie The Farel Team, w której staram się pisać codziennie posty i z wami się jakoś bardziej zintegrować. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Link do grupy oczywiście macie pod tym filmem. A żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Okej, jesteśmy w komplecie, super. What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we... O kurczę, ktoś idzie, chowajcie krótkofalówkę. Time to get up. Dobra. They let you sleep in, all things considered. Where's my dad? He's where the rest of you are going, to work. Ja bym wyciągnął baterię z tej krótkofalówki na razie. Chyba, że się nie da. Next break won't be for a while. Troy will be coming up for the rest of you. Why just them? Like I said, Troy's coming for the rest of you. No dobra. Ale że się nie skapnęli, że stracili dwie krótkofalówki? Przez noc? All right, look. If we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke's all we got, and we pair up with him, I can do it. Where's the meeting? Mike. Yeah? Clementine should do it. Are you fucking kidding? O kurczę. Coś spadło. Come on, that's crazy. She's a kid. Why would there's a million reasons? She knows Luke. She can hide. She got the damn radio for us in the first place. No, racja. And I'm sorry, Mike, but I don't know you from fucking Adam, all right? And if I'm trusting someone to do something this important, ja to wezmę. I'm trusting her. Kenny's right. I should do it. Don't do something stupid just to get some respect. She doesn't need your respect. Give me the radio. All right, little chickens. Let's get to pecking. All right. Little chicken. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day, you hear? Got that? I'm afraid yeah. I need an answer, girl. Tak. Yes, sir. Jak Come wojsko. Oh, you have your pockets all out. Gonna get your tags all snagged on something. Ale głupota, ja. No dobra, niech będzie. Let's go. Troszeczkę antenka wystawała, ale dobra. Hey, she's with me. Oh shit, I almost forgot. Yeah. Znowu pod górkę. Well, take her then. Planu się zmienia dwa razy. Wait, what's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us, people she knows. What? Co będziemy robić? O. Don't worry about it. Come on. Fajnie. Co będziemy robić? Nie zaprzątaj sobie tę głowę. No to super. Idziemy do pracy. Nie wiem, co będę robił. I just wanted to make sure you were all right. O matko, dobra, Ruda, przestań, przestań. Bill was just so matter of fact about it. Like he'd pulled up a weed or something, like it had to be done, and that was just one of those moments when your blood runs cold. Goose pimples up and down your arm. Cause it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? Co ci to interesuje? Jak będzie pokaż jej krótkofalówkę, to jej pokażę. Zobaczymy, co Ruda zrobi. You know you can talk to me, right? A raczej mnie nie sprzeda. Mi się wydaje, że ona jest... dishonest when I first met you, but I swear on Luke na mnie czeka. That'll never happen again. Bonnie, Luke's waiting for me to give this to him. He needs it. Clementine, and all I need from you is to just not care where I am for 15 minutes. No i gitara. Ruda, bo ci... Szóstkę wybije. If you get caught and you mention my name, Carver will be the least of your troubles. Okay? Okay. Well, what are you waiting for? No i dziękuję wam, Orduniu.
Fro Power Tolls. To niezła firma. Go, 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 go. You should get going. Bill don't like idle hands. Upiekło mi się jakoś, dobra. Ten wariat jest z przodu. Dobra, po cichu, po cichu, po cichu. Luke? Luke! Luke! Trochę za głośno, ale dobra. Ten zaraz przyjdzie na pewno i mnie nakryje. Chyba, że Luka już wzięli, połamali w pół. Co my tu mamy? No okej, okay. A tutaj? Najlepsze jest to, że nie mają zegarku i powiedział mniej więcej o tej samej porze. Ciekawe, skąd wiedziała, że to jest tak mniej więcej ta sama pora, nie? Luke, if you're hiding, come out. Idziemy dalej? Chyba z tej strony go nie będzie. I swear to Christ, you're gonna regret this. I was... Ty chamie, chamie ty. You ain't supposed to be out here. Dobra, idziemy. Wypadnie krótkofalówka pewnie. Nie, dobra, nie wypadła. You people been here one fucking day and already you're fucking up. Well, you wait and see what happens. Move, hey! Kenny, co zdanie szybko zmienił? Krzyknął i ogon podkulił od razu, nie? And how is it that we're repaid for our trust? With treachery? With deceit? With theft? Co jest grane? What's going on? I don't know. Jak pali Jana? What's going on? Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Because there's nowhere else you can go where it ain't. Tough is all we got now. Get that through your fucking skulls. I on pewnie powie coś przez to i będzie u Clementine w kieszeni, będzie zadawał. You gotta help yourselves. You gotta help me find the strength to forgive you. Now you can start by telling me where the other one is. I'm gonna count to three. If that radio ain't in my hand by then... Ja się nie odzywam. Niech komplikuje sprawę. One. Two. Trzy kropki. Nie odzywam się. Jestem ciekaw, jak on znajdzie. O, proszę. I got it. Znalazłem. O, Kenny taki troszeczkę, powiem wam, solidarny, solidarny. Prawilny ziomek. Three. Wiedziałem, że mu ją wklei na maskę. Wiedziałem. No i po Kenny. Szkoda Kenny. Stop! Clementine, help me! No! Stop it! Powstrzymaj. Tam powstrzymujemy. Kenny, niech tam. Przeżyje, przeżyje. Kenny jest twardy. Po co ma druga ginąć, co nie? Ja gram dziewczynką, no jakbym Bill! Był większy, silniejszy, to może bym Kenemu pomógł, a tak to wiesz. Bill, there's a breach. Co? All right, everyone come with me. Bonnie. Trochę mu zrobił ten. Make sure these folks don't get into any more trouble. Mu trochę zrobił, co? Yeah. Okay. No supper for y'all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. Na głodnego. Trudno. Do your best with him, Carlos. You need to get him able to move, because we're leaving tonight. We're leaving tonight. O! To nowość, co nie? To nowość. Kenemu robi rekonstrukcję twarzy chyba, co? Mordeczka. Ty tam nie płacz. Bo się nic nie stało. Morda nie szklanka. Wykaraska się.
Jakby chciał go zabić, to by już go dawno zabił. On potrzebuje ludzi. Rozumiecie? What'd she say? She said she can get us out of the pen if we can get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know I was hungry. Możemy ufać Bonnie. I was trying to steal some food and I got caught. Can we even trust Bonnie? We got no reason not to trust her. I mean, if she wanted us caught, we'd be caught. But tonight is risky. Risky? Did you see what that son of a bitch just did? Look, the plan works. Nothing needs to change. It's all set up. The hard part is done. This guy's fucking crazy. Who knows what he'll do next? Yeah, but now we're dealing with a guy beat to shit, Sarita, in no shape to do anything, and I'm a goddamn mess. Look, we should rest up. Okay, we should bide our time. We should wait for an opening. Bonnie's agreeing to help us tonight. And that doesn't mean she can't do it some other night. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. To jest dobre pytanie. Kenny? Doc's over there working on it. And don't look good. Doktorek, palce miał połamane, obandażowane. Kenny w czapce leży, dostał w ryj, w czapce leży dalej. This is what I'm talking about. Lepiej, żebyś go poskładał. You better fix him. You better. I'm doing my best. His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. Until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Trudno, no prędzej dołączy do swojej rodzinki. Mu tam kurczę i tak, mi się wydaje, nie zależy za mocno na życiu. W tych czasach, nie oczywiście. We're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. No! There is no other way. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Kenny and I are only here because of you people. And now you intend to leave us behind. So we should risk all of our lives. Kenny would want us to go. How can you say that? After all he's done for you. That's why I know he'd want you safe. He'd want us all safe. It's what he'd tell us if he could. It'd be something like that. Oh, yes, Kenny. Kenny Powers. I'm all right, hon. We leave tonight. Plan don't change. You are one tough bastard. The tough bastards get their ass kicked in front of everybody. You all right? Nic ci nie jest. That wasn't your fault, okay? Cieszę się, że nic ci nie jest. I'm glad you're okay. Me too. If you can call this okay. All right. No, takie słabe well, nic. What now? We get the hell out of here. Like now. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it, we need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. Dobra. Stop there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. Co, teraz znowu misja Impossible dla mnie? Chodźmy. Wait, let's go. Jeszcze raz to samo. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. Nie rozumiem. It's right on the microphone box. Ją wziął. By default, it's set to play music. Widzieliście tam ten Afroamerykańczyk ją podniósł, żeby na hak ona stanęła bez sensu. Powtórz jej słowa. Przez hak mogła opuścić do ziemi, co nie? Up to the roof, down into the stock room to meet you guys. That right? Do biura. Perfect. Dobra. Be careful. No to jedziemy z misją Impossible. No ładnie, ładnie.
Okej. Dobra, idź Klem. Tu nic nie ma, dobra. Otwieraj szybko. Ona śmiesznie chodzi, co? Jak robocik. Only one bullet. Starczy. Jeden bullet starczy. Dobra, sprawdźmy tutaj. Okay, now the mic. Full przester. What's wrong? Włącz, magnetowid włącz. Dobra, płytę wsadź jakąś jeszcze. No. Nie ma płyty. Where are they? Jest na dole, dawaj. Come on. Please work. Full przester. Barbecue. No ładna zadyma. No i co zrobisz, Klem? Dobra, przesuwaj tą szafkę szybko, bo lecą. Dobra, ładnie. No coś tam troszeczkę zawsze zatrzyma, nie? Ale nie do końca. Mi się wydaje, ale szybko, nie? Teraz uciekła. A, to jest inne okno do biura. Inne było do tego magazynu, teraz inne do biura, okej. Ja to jeszcze na palcach zaczął gwizdać. Żeby ich po prostu zwabić tutaj. No, dawaj. Jestem ciekaw, czy ktoś mnie złamie. Złapie. Fucking fine. Wanna run off with this dog shit group of crippled fucks? Then fine. Be my guest. But I will put a bullet in you. Ale mu Heda prawie wcisnęła. Ładnie, ucho mu urwała, ale zadyma. Ja bym od razu do niego strzelał, bez żadnego zastanowienia się. Po prostu go zastrzel. Just shoot him. What? No, I just... Teraz w kolanko. Dawaj, Kenny, dobij Hama, pięknie. No i tyle. Tak się gra. Nie jakieś tam obijanie bawełny. No jak jest taka sytuacja 100%, pamiętajcie, że później to się mści. No... Nie chodziło mi dokładnie o to, Kenny. Chyba byś mu wyrywał zęby, no to wtedy zrozumiem. Ale tak, jak chcesz go tylko zdobić tym, no to tak słabo. Ooh, go outside. No jestem ciekaw, co tu się będzie działo. Kenny, please. Kenny, ty tam rób swoje. Wy wyjdźcie. Go on. You don't need to see this. That girl's already seen more than you can imagine. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. Nigdzie nie idę. It's gonna get messy. No to dobra, trudno. Zobaczymy, co się stanie. Look at you, you fucking ingrates. I don't even know how good you got it. Dawaj, Santana, wciśnij mu troszeczkę młotka. Nie? That's alright. Nie wciśnij. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Mogę kopa zasadzić? Jest taka opcja. Kopnij go. Zostań. No. I'm not letting you see this. It's not your decision. No. Jak to mała psychopatka. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now, Clementine. That's what makes you stronger than the rest of them. Let's go. Od małego się wychowujesz w takim towarzystwie, no to musi to wejść w krew, nie? Czy w przyszłości było łatwiej? Kenneth? The fuck are you looking at, bitch? Don't act like you didn't. Jaki on kurcze miły, nie?
To teraz on mu zrobi facelifting. Co za gierka? Co za gierka? Tu muszę znaczek 16 plus chyba wstawić, co? Jakby pszczoła go urządliła, afrykańska. No i dobra. 1-0 dla Kenego. Ta też widzę się nie przyjęła w ogóle. Zobacz. Czemu oni nie wzięli pistolet, tylko ona wzięła pistolet? Dziwne, co? Troszeczkę. Ale dobra, sprawdźmy, co się dalej dzieje. No i co? My włączyliśmy alarm. Zombiaki teraz przychodzą. I teraz powinniśmy się w ogóle chyba cofnąć, czy nie? W ogóle jego żadni pomocnicy nie przybiegli. Ci, co mają bronię. Ochroniarze, strażnicy. Nie rozumiem tego, ale dobra. Jesteśmy w oko cyklonu, tak. O, jaki ładny. Thanks. Dobra, no to przedzieramy się przez nich. Wysoko garda i kołowrotek. No. No ładnie. Jeden. Aha, będziemy teraz się flakami obcierać. Zapomniałem. I zobacz, oni teraz strzelają i jeszcze większą ilość po prostu tych zombiaków do siebie przyzywają. Ale ona to robi. Dobra. Ja pierwsza. Sara, nie marudź. Dawaj, dawaj, Clem. Kurczę, tak po twarzy może nie, wystarczyłoby ubranie. Później ubranie zrzucisz i tyle, no. Ta twarz nie była potrzebna, ale wiadomo. Trzeba bardziej przydramatyzować w tej grze, nie? Mi się wydaje, że ona będzie za mocno panikowała. On będzie ją prowadził, ojciec, ona coś się odezwie i ją zjedzą. Coś takiego. Jest. Wszyscy gotowi, ciśniemy. Cicho. Troy, we talked about this. What? The fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. Aha, a Troy osrany jest. Not whatever the fuck this shit is. To co, on go nie widział, że tego zabili już? Krawerta? Kraworda? Czy jak on się nazywa? Troy, you can come with us. A ona specjalnie to robi. Well, where would we go? Away from here. Together. Kropnie go. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we. Don't make any. Przyrodzenie, tak? No nie wiem. Okej. Po prostu chciała, żeby go zombiaki później zjadły. No dobra, spoko. Clem, nie bój się. Normalnie idziemy twardo. Nie bój się, Clem, jestem z tobą. Aha, oni z góry szutują. I może być tak, że jeszcze któryś z nas oberwie. Dobra. O, to jaka ładna po lewej blondynka, zobacz. Ten też po prawej, kurczę, ładny. Cicho bądź, dokładnie, morda w dupę. Nie zdążyłem kliknąć. Ale ten padzida! Czego ty drzesz to mordę? Może przeżyję przez to. Dobra. Backhand. Unik. Dobra.
Okej. Wyciągaj. Bo mu w potylicę się wbiło za mocno. Dobra, ładnie. Zdyszla dostał. Tnij rękę. Jest opcja? Ale zadyma na slow motion. Ja pierniczę, jaki odcinek zarypisty się robi. Jeszcze raz! Kto ma teraz żelazko? No, pięknie, moi drodzy. Chyba faktycznie kończy się nam w takim oto momencie czwarty epizod o nazwie Krzywda. O kurczę, zobaczmy, co nas czeka w następnym epizodzie. Szukamy Sary. No dobra, bo ona uciekła. Jeszcze kilka osób przez nią zginie. Jeśli bym powiedział, że miałem radio, Carver może nie był tak... Ciekawe, czy zobaczymy Kennego twarz. Pokaż. A, specjalnie ucięli, specjalnie. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now, damn it. Aha, ta zacznie rodzić. O kurczę. No nieźle. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie 350 łapeczek dla Farela i zaczynamy kolejny epizod. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!